Chwała Panu, bracia i siostry. W ostatnie czwartki mówimy na temat Boga, Jego istoty. Nie wiem jak wy, ale ci, którzy którzy uczestniczycie, ale ja przeżywam bardzo mocno ten czas i jest to dla mnie osobiście wielkim błogosławieństwem, że możemy mówić o Bogu, o tym, kim On jest, o Jego mocy, o Jego dziełach. I to niesamowicie, że tak powiem, staje się takim dla mnie osobiście błogosławieństwem. Mówiliśmy w ostatni czwartek o tym, że Bóg, który się postanowił objawić człowiekowi, zwróćcie uwagę, że to nie my tworzymy sobie Boga jakieś na swoje własne wyobrażenie, nie domyślamy się, kim Bóg jest, ale Bóg wyraźnie objawił się człowiekowi, kim jest. Powiedzieliśmy sobie wtedy, że Biblia nie została napisana po to, aby udowodnić istnienie Boga. Biblia jest objawieniem się Boga, jest wyrazem Jego objawienia i to takiego bardzo szczególnego i szczegółowego. Kiedy Bóg sprawił, że ludzie pisali tą księgę w różnym czasie, w różnym okresie i pamiętacie, Biblia pisana była przez około 40 różnych autorów przez 1400-1500 lat, tak generalnie, to Duch Boży czuwa, aby wszystko to, co jest istotne i ważne o tym, kim Bóg jest, co On czyni, dlaczego my istniejemy, skąd żeśmy się wzięli na tej ziemi, czy jakiś jest cel, do którego człowiek zmierza, to wszystko jest objawione w Bożym Świętym Słowie. Więcej, możemy zauważyć, że ta księga jest, nie jest zwykłą księgą, jest szczególną, jest Bożą księgą. Dlatego, że ilekroć ludzie zaczynają tą księgę czytać, ta księga zaczyna zmieniać ich życie. Oczywiście, jeżeli mają otwarte serce dla Boga, jeśli mają otwarte serce, aby wsłuchać się, co Bóg mówi przez swoje święte słowo. Tak więc, moi drodzy, Bóg jest tym, który postanowił się objawić. Powiedzieliśmy, że On jest duchem, nikt z ludzi Go nie widział, ani widzieć Go nie może. Widział go tylko Syn Boży, który jest na łonie Ojca. Tak jest zresztą Pan Jezus nam objawił to. I mówiliśmy o tym, że jak wspaniałym, niezmiennym On jest Bogiem. To nie jest tak jak człowiek, który ma kaprysy, ma humory. Wiecie, my dzisiaj jesteśmy uprzejmi, a za chwilę już jesteśmy nieuprzejmi. Mówimy jedno, robimy drugie. Coś obiecujemy i nie dotrzymujemy obietnic. Ale Bóg, który jest objawiony w Biblii, jest niezmienny i jest wierny. On jest wierny, dlatego że jest święty, że w nim nie ma żadnego zaćmienia, nie ma niczego, co by byłoby złe czy niegodziwe, tak jak w naszej ludzkiej naturze. A więc kiedy przychodzisz do Boga, możesz mieć gwarancję, że jest to Bóg, który jest wierny temu, co mówi w swoim słowie, wierny swoim obietnicom. Jeżeli On coś do nas mówi, to znaczy, że tak jest. I to się nigdy nie zmieni. Oczywiście, że Bóg może zmienić swoje decyzje co do nas, bo zwróćcie uwagę, że wielokrotnie, jeżeli Słowo Boże mówi, że grzesznik, a takimi jesteśmy jako ludzie bez Boga, bez Chrystusa, jako grzesznicy ciąży nad nami Boży gniew. Czy nam się to podoba, czy nie? Jeżeli z tym niepojednaniem odejdziemy z tej ziemi i nigdy nie zwrócimy się do Boga, aby okazał nam łaskę i przebaczenie, moi drodzy, to ten gniew Boży wyleje się na nasze życie, na wieczność. Ale z drugiej strony Biblia mówi, że Bóg, który jest wierny i niezmienny w swojej, a zarazem pełen miłości, w swojej miłości posłał na tą ziemię, posłał na śmierć krzyżową swojego jedynego Syna, aby poniósł ten gniew na samym sobie. Aby poniósł jakby konsekwencje twoich i moich grzechów. Tym jest Ewangelia. Ewangelia, która jest dobrą nowiną dla każdego z nas. Nie musisz ginąć w swoich grzechach. Nie musisz ginąć w tym oddaleniu od Boga. Oto możesz przyjść do Boga. Możesz od Niego odebrać przebaczenie. Możesz otrzymać nowe życie, które daje Bóg przez Jezusa Chrystusa. Bóg jest niezmienny, ale jeżeli człowiek odwraca się od Boga, a należał do Niego, służył Mu, a odwraca się od Boga, może spotkać się z powrotem, z gniewem i sądem Bożym. W tym względzie coś się zmienia, ale nie, że w Bogu się coś zmienia, dlatego że w nas się coś zmieniło, że to my okazaliśmy się niewierni. Pamiętacie, w liście do Tymoteusza Paweł pisze, że gdy my okazujemy się niewiernymi, On pozostaje wierny. On jest wierny. Bo on samego siebie zaprzeć się nie może.
I dzisiaj chciałbym tutaj na tym miejscu, w tą niedzielę, ważną niedzielę, która rozpoczyna Wielki Tydzień i będziemy mieli Wielki Piątek i uroczyste nabożeństwo połączone z Wieczerzą Pańską i to dla nas powinno być szczególnym nabożeństwem, świętem Kościoła i tak samo przyszła niedziela jest szczególna, bo Kościół zwiastuje w piątek śmierć Chrystusa, a w niedzielę zwiastujemy zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wiecie, w święta Bożego Narodzenia Kościół podkreśla, że Chrystus narodził się w ciele. To są ważne rzeczy dzisiaj, kiedy świat odwraca się zupełnie od chrześcijaństwa, a zwraca się zupełnie w innym kierunku, ale Bóg jest niezmienny. Halleluja. I muszę wam powiedzieć, że w tej niezmienności Boga jest twoje i moje bezpieczeństwo. Bo jeżeli on by się zmieniał, jeżeli on by co chwila zmieniał zdanie, co chwila miał jakieś dziwne nastroje, to nie byłby godny zaufania. Ale on jest Bogiem godnym zaufania. Amen. Jest Bogiem, który jeśli tak napisane jest, mówi nawet nie przysięgajcie. Wiecie, człowiek, żeby podkreślić wagę swojego słowa, jest gotów przysięgać. Prawda? Ja ci przysięgam. Ja ci przysięgam, tak było. A kłam jak z nut. W tym samym czasie, kiedy mówi, ja przysięgam. Wiecie, ile w sądzie jest kłamstw, kiedy ludzie składają przysięgę, że mówią prawdę, a za chwilę się okazuje, że kłamali. Bóg mówi, nie przysięgajcie. Nauczcie się w końcu być odpowiedzialnymi za swoje słowa. Niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. Co jest ponadto, to jest od złego. Im więcej człowiek, wiecie, tak mówi, to później się okazuje, że jest problem, prawda? A więc trzymaj się tego, bo Bóg się trzyma. U Boga tak jest tak, nie jest nie. Bóg jest wierny i to jest nasze zabezpieczenie, moi drodzy. I dzisiaj chciałbym mówić o Bożych imionach. Chciałbym przypomnieć właściwie to, co jest. Za każdym razem, kiedy Bóg coś objawia o sobie, zwróćcie uwagę, te wielkie teologiczne prawdy nie objawiane są na uniwersytetach teologicznych, nie w seminariach, nie w jakichś szczególnych miejscach odosobnień, gdzie ludzie się zeszli, aby otrzymać jakieś szczególne objawienie Boga. Odnośnie natury Boga Jezus objawia, że Bóg jest duchem, objawia po prostu podczas zwykłej rozmowy w południe przy studni, prawda, w Samarii. I Jezus tam mówi te wielkie prawdy teologiczne. Mówił to do prostych rybaków o tym, kim on jest, o Duchu Świętym i tak dalej, i tak dalej. A więc dzisiaj jesteśmy przed Jego obliczem. Powiedzieliśmy w czwartek, że Bóg, który jest święty, powołał sobie święty lud. Każdy, który oddaje Mu swoje życie, każdy, który pokutował ze swoich grzechów, wezwał Jego imienia, doświadczył Jego przebaczenia, ma pewność zbawienia, ten człowiek został uczyniony świętym. Nie jesteśmy świętymi przez nasze uczynki, zasługi. Podstawą naszej świętości jest obecność Chrystusa Jezusa w naszym życiu. Obecność Ducha Świętego w naszym życiu. To On sprawia, że grzeszny człowiek staje się świętym. I ten święty człowiek później ma trwać w tej świętości i czystości z Bożą łaską, z Bożą pomocą. I w tym, mówiąc o tym objawieniu Boga, mówiliśmy o przymiotach Boga, to widzimy w Biblii, że Biblia jest pełna historii wydarzeń, kiedy Bóg objawia swoje imiona, objawia kim jest. Każde imię oznacza charakter Boga. Wiecie, u Semitów to było jednoznaczne. Imię oznaczało charakter danej osoby. Jeżeli ktoś nazywał się, tak jak Andrzej, mam na imię i mamy na imię Andrzej. Andrzej od greckiego Andreos oznacza dzielny i odważny. W czwartek wam mówiłem, jak jestem dzielny i odważny. Prawda? Ale to słowo Andreos znaczy, kiedy nadawano imiona, często nadawano je w sposób profetyczny, prorocki. One jakby miało ukształtować, kim ten człowiek miał być, jakim miał być. Kiedy Bóg objawia swoje imię, to nie jest tak, że człowiek nadawał Bogu imiona, które są opisane w Biblii. Nie, Bóg objawia swoje imię. A kiedy objawia swoje imię, objawia siebie, swój charakter, swoją osobę, to kim jest. Kiedy w psalmie 22, od wiersza 20 do 23 czytamy tak. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą. Ocal duszę moją od miecza.
Z psich łap jedyne dobro moje, wybaw mnie z paszczy lwa i od rogów bawołów. Ty odpowiedziałeś mi, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Zwróćcie uwagę, on mówi tak, będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Inaczej mówiąc, Boże, kiedy się zbierzemy razem, ja będę opowiadał moim braciom, moim siostrom o Twoim imieniu, kim Ty jesteś dla mnie, co Ty uczyniłeś dla mnie. Ja będę o tym mówił wyraźnie i jasno i będę oddawał Ci chwałę. Dlaczego? Bo wcześniej modlił się, ocal duszę moją. Ocal duszę moją, wyrwij mnie z psich łap. I muszę wam powiedzieć, to jest prorocki psalm. To było proroctwo odnośnie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, który wisiał na krzyżu, przybity do krzyża, strasznie cierpiał i on się modlił, Boże mój, czemuś mnie opuścił. To właśnie o nim jest mowa. Ocal moją duszę, ale Dawid przeżywał coś podobnego. Ocal moją duszę. Wiecie, ja jestem wdzięczny Bogu, że kiedy człowiek jest w takim najgorszym stanie, w najgorszej sytuacji, a muszę wam powiedzieć, dla Boga nie ma najgorszych sytuacji. Amen? Dlatego, że Bóg jest ponad wszystkim. Skoro jest Bogiem niezmiennym, a zarazem jest wszechmogącym, to nie ma rzeczy niemożliwych dla naszego Boga. Bóg wyrywa z najgorszych rzeczy, z największych upadków i z największych grzechów. Biblia mówi, że żebraka sadza z książętami w fale. I kiedyś wam mówiłem o takim właśnie żebraku, o takim człowieku, a to jest jeden z wielu przypadków, człowieku, który stracił wszystko, nie miał nic. Stracił dom, rodzinę, żonę, wszystko. Cieszył się, jak w psiej budzie mógł spać. Na kupie gnoju, jak mógł spać. Doprowadził go alkohol do takiego stanu, ale pewnego razu wołał do Boga, ocal duszę moją. Moi drodzy, my byśmy nie dali złamanego szelonga, jak to mówią, za takiego człowieka. Skoro tak zrobiłeś, to sobie tak żyj. Ale Bóg, który jest pełen miłości i łaski, właśnie przyszedł, aby takiego człowieka, takiego grzesznika jak ty i ja, podnosić i wyrywać. I kiedy wołał do Boga, Bóg odpowiedział i uczynił go wolnym od alkoholu. I całe jego życie zostało zmienione. I dlatego mógł później mówić w zgromadzeniu pośród braci, kim jest dla niego Bóg, co Bóg dla niego uczynił. Halleluja. A więc kiedy tutaj jesteśmy, aby uwielbić jedynego, prawdziwego, żywego Boga. I to nie jest tak, że my sobie opowiadamy tylko, że On takim jest. On naprawdę takim jest. Naprawdę takim jest. Kiedy się modlimy o chorych, On działa. Nie zawsze tak, jak my chcemy, nie zawsze w tym czasie, w którym my chcemy, ale On jest tym, który działa. Który odpowiada na wołanie i na modlitwy swojego ludu i swoich dzieci. A więc będę opowiadał Twoje imię. Ja chcę dzisiaj opowiadać o imieniu Pana. Kiedy mówimy, że ktoś wzywa imienia Pana, to znaczy, że wzywa samego Pana. Nie, imię Jego nie jest oddzielone od osoby, jest tożsame z osobą. I kiedy Bóg objawia swoje imiona, w Biblii, wiecie, są imiona, które podkreślają Jego moc i potęgę. Są imiona, które podkreślają Jego władzę i panowanie nad ziemią i wszelkim stworzeniem. I są imiona, które podkreślają, że jest pełen łaskawości, jest Bogiem, który zainteresowany jest pomocą, ratunkiem, zbawieniem człowieka. Każde z tych imion mówi nam coś fantastycznego, coś szczególnego o naszym Bogu. Ja do Boga wołam, mówi inny, w innym psalmie Dawid, do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Do Boga wołam, a Pan mnie wybawi. Jak ważne jest, żeby człowiek w końcu odwrócił się od samego siebie, od innych ludzi i zaczął wołać do Boga, aż od Boga przyjdzie pomoc, od Boga przyjdzie rozwiązanie. Amen. Żaden człowiek, brat Wojtek powiedział tutaj, Wojciech, że on nie ma żadnej siły cokolwiek zrobić. Tym, który ma moc uzdrawiać, tym, który ma moc zmieniać, tym, który ma moc przebaczać grzechy, jest sam Pan, Bóg Wszechmogący, Pan Jezus Chrystus. Tak więc do Boga wołam. Jego imienia będę wzywał. Nie będę wzywał innych imion, bo Biblia mówi, że Bóg dał nam tylko jedno imię pod niebem, które człowiek ma wzywać ku swojemu zbawieniu. I wiecie, jakie to jest imię? Wiecie, jakie to jest imię? To jest imię Jezus.
Dzieje apostolskie 4:12. Nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom żadnego innego imienia pod niebem, przez które mogliby być zbawieni. I wyraźnie tam jest mowa o Panu Jezusie Chrystusie. A więc, kiedy w Biblii jest użyte słowo, a w naszych Bibliach nie możemy tego odkryć, bo mamy tłumaczenie. W oryginalnym tekście, czy w tych kopiach pisma możemy zobaczyć, że kiedy jest użyte słowo Bóg, nie zawsze tak samo to słowo jest napisane po hebrajsku. Nie w ten sam sposób. Ale na przykład słowo El czy Elohim, ono podkreśla wzniosłość, to, że Bóg jest najwyższy, że Bóg idzie na przodzie, podkreśla, że jest Bogiem, który jest pełnym mocy, jest Bogiem potężnym, władnym, pełnym potęgi i mocy. Kiedy jest użyte słowo Jahwe, tam z kolei na coś innego akcent jest położony, podkreśla jego to, że on jest Panem, jest władcą, że jest zainteresowany ratowaniem ludzi, że jest Bogiem, który jest zainteresowany relacją z Bogiem, z człowiekiem, sam Bóg. Wiecie, tego nie odkrywamy, ale takie imiona spotykamy. Kiedy tam jest imię Adonai hebrajskie, to właśnie to imię mówi, że on jest Panem, właścicielem i władcą wszystkich ludzi. A więc kiedy czytasz Biblię, dowiadujesz się, że masz Pana, że jest władca nad tobą i nade mną, że jest ktoś, kto rządzi wszystkim, że jest ktoś, że całe stworzenie, każdy z nas przed nim jest odpowiedzialny. To nie jest tak, że sobie żyjesz i mówisz, a żyję sobie i nie ma żadnych konsekwencji mojego życia. Nie. Bóg wyraźnie mówi, ja dałem ci życie, ja tchnąłem w ciebie tchnienie, abyś żył, to ja sprawiłem, że jesteś na tej ziemi, mam dla ciebie cel, chcę, żebyś żył dla mnie. Oczywiście, że Bóg dając nam wolną wolę, zrobił tak, że on nie chce mieć ludzi, których na siłę będzie do siebie ciągnął. Ale Bóg w swojej miłości do nas obdarzył nas wolną wolą, decyzją, możliwością wyboru, czy chcemy żyć z Bogiem, czy bez Boga. To już od nas zależy. Ale Bóg ze swojej strony miłuje nas, wzywa nas, dokonał dla nas wielkich, wielkich rzeczy. Czasami jest takie, wiecie, kiedy użyte jest to słowo Elohim w Biblii, ono podkreśla Boga, który jest stwórcą. Pełnym mocy. Na początku Bóg stworzył, pamiętacie? Pierwsza Mojżeszowa 1:1, na początku Bóg stworzył. I tam jest użyte to słowo Elohim, podkreślające moc Boga. On tworzy, On czyni. A to imię Jahwe, jeśli połączymy Jahwe Elohim, to wtedy będziemy wiedzieć, że mamy do czynienia z tym, z Bogiem, który jest Panem, jest Bogiem, jest Odkupicielem i Stwórcą. A więc tam Elohim podkreśla, że jest stwórca, ale Jahwe podkreśla, że jest odkupicielem człowieka. Czasami niektórzy myślą, że Bóg stał się ojcem dopiero w Nowym Przymierzu, ale Biblia nazywa Boga ojcem już w Starym Przymierzu. Ale wiecie, co jest ciekawe, że w Starym Przymierzu to Izraelici nazywali Boga ojcem w znaczeniu jako ojciec narodu izraelskiego, ludu Bożego. Ale kiedy patrzysz do Nowego Testamentu, to nagle to znaczenie staje się jeszcze powiększone czy pogłębione. On jest ojcem nie tylko ludu Bożego, jest ojcem indywidualnie każdego z nas. Halleluja. Każdego z nas. Każdy z nas doświadcza, pamiętacie list do Rzymian, 8 rozdział, że nie wzięliście, że tam jest napisane, że mamy ducha synostwa. Każdy z nas, kiedy rodzi się na nowo, kiedy przychodzi do Chrystusa, otrzymuje ducha synostwa. Masz świadomość, że stałeś się Bożym dzieckiem. Jedna osoba mnie zapytała, kiedy usługiwałem w Nowym Targu, pastorze, po czym poznać, że narodziłem się na nowo? Oczywiście jest wiele rzeczy, po którym człowiek wie. To jest tak, jak człowiek mówi, tak, ja czytaliśmy, byłem w duchowej śmierci, teraz widzę, byłem pełen grzechu i nieczystości, teraz wiem, że moje serce jest czyste, jestem wolny wewnątrz, mam pokój Boży w sercu. Ale tam jeszcze jest coś jednego, duch Boga żywego, naszemu duchowi potwierdza tam wewnątrz nas, że jesteśmy Bożymi dziećmi.
A więc człowiek odrodzony, człowiek zbawiony, on doświadcza tego poświadczenia od swojego Ojca, który jest w niebie. I dlatego już inaczej to brzmi, kiedy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. Dosłownie Abba, tatusiu, który jesteś w niebie. Kto może sobie pozwolić na taką bliskość, słuchajcie, ten wielki, wzniosły Bóg, potężny Bóg, który to wszystko stworzył, a mówiliśmy, jak to jest wszystko potężne i wielkie, on zniża się, chociaż jest tak wysoko, na wysokim, wyniosłym tronie, zniża się do nas, ludzi obciążonych różnymi grzechami i zaprasza nas do relacji z sobą. Zaprasza nas do tego, żebyśmy nasze życie Jemu powierzyli, żebyśmy chcieli Jemu służyć. A więc różnie, On jest także Ojcem i w Starym, i Ojcem w Nowym Przymierzu, i jeszcze bardziej, bo z każdym z nas indywidualnie. Teraz, kiedy czytamy Boże Słowo i kiedy czytamy o różnych Bożych imionach, moi drodzy, to tam dowiadujemy się z Bożego Słowa między innymi, że pamiętacie, kiedy niewolnica Hagar uciekała, bo troszeczkę doznała przykrości ze strony swojej pani Sary i tam jest napisane w 16 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej, że ona uciekła na pustynię od swojej pani. Ona była brzemienna i uciekła od niej. I tam jest napisane, że Pan ją znalazł tam na pustyni. Wiecie, czasami my ludzie, kiedy przeżywamy problemy, zamiast szukać pomocy i rozwiązania, zwróćcie uwagę, jak diabeł jest przebiegły. Kiedy przeżywasz problem, zaczyna cię nie tylko gnębić tym problemem, ale stara się ciebie odciągnąć od innych ludzi, żeby nikt ci pomocy nie udzielił. Zaczyna cię separować. Ludzie często mówią, ja nie chcę nikogo widzieć. Już nic nie może się zmienić w moim życiu. Ja po prostu, to już tak musi zostać. Ale chcę wam powiedzieć, że Bóg, który jest objawiony w Bożym Słowie, jest Bogiem, który to wszystko widzi. Widzi każdego z nas, tak jak zna liczbę włosów na głowie każdego z nas. On doskonale widzi, w którym miejscu jesteśmy, widzi, co przeżywamy, co myślimy i z czym się zmagamy. I ona myślała, że uciekła na pustynię i właściwie Bóg o niej zapomniał. Ona była tylko niewolnicą, tylko służącą. Ale tam jest napisane, przyszedł do niej anioł Pana. Hagar, co tutaj robisz? Dlaczego uciekłaś? I wtedy ten anioł Pana jej mówi, idź, wróć z powrotem i poddaj się pod rękę swojej pani. Bądź jej posłuszna, bo ja sprawię, że to dziecko, które jest w twoim łonie, ono nie tylko, że się urodzi, ale stworzę z niego wielki naród. I ona wtedy mówiła tak, tam miałam objawienie Boga. Nazwała go żyjący, ten, który mnie widzi. Bóg, który mnie widzi. Wiecie, jak mówię, często myślimy, że nikt nie widzi naszej sytuacji. Że nikt nie widzi tego, co przeżywamy. Ale dzisiaj chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, Bóg widzi absolutnie wszystko. Widzi, co przeżywamy. Widzi, z czym się zmagamy. Jest Bogiem, który jest w stanie, jest gotów, ma chęć i pragnienie pomóc nam, podnieść nas. Wiecie, Bóg nigdy nie był zainteresowany klęską człowieka. Jezus, jest powiedziane, że Chrystus przyszedł, aby nas ratować, abyśmy mieli życie i to życie w obfitości. Amen. Abyśmy obfitowali w Jego pokój, w Jego radość, w Jego błogosławieństwo. A więc ten, który mnie widzi. I to uratowało Hagar. Ona wróciła i Bóg dokładnie uczynił tak, jak powiedział. Dlaczego? Bo jest wiernym Bogiem. Nigdy nie kłamie. Nigdy nie mówi czegoś, czego nie jest w stanie albo nie chce zrobić. Nie, nie tak jest Bóg objawiony w Bożym Słowie. W 17 rozdziale, zaraz niżej, czytamy, a gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego, jam jest Bóg Wszechmogący. Trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Tam jest objawione imię El Shaddai, ten, który jest Wszechmogący. Wiecie, to słowo wszechmogący oznacza nie tylko wszechmoc Boga. Oznacza Boga karmiącego jak matka swoje dzieci. Boga, który troszczy się jak matka o swoje dziecko. Boga, który troszczy się o najdrobniejszą rzecz w życiu człowieka. Tak więc, kiedy Bóg mówi,
że jest El Shaddai, to podkreśla to, jak, że on jest źródłem wszelkiej pociechy, błogosławieństwa i mocy dla swojego ludu. Pomyśl przez chwilę. Bóg jest źródłem, nie człowiek. Nawet jak słyszeliśmy, nie żona, nie mąż, nie dzieci. Bóg jest źródłem wszelkiej pociechy, wszelkiego błogosławieństwa, mocy dla twojego i dla mojego życia. Amen. A więc w Bogu mam szukać źródło pomocy i siły. Wiecie, czasami robimy coś po swojemu, nie umiemy czekać na Boga. Wiecie, to było 99 lat, kiedy Abraham czekał na obiecanego syna, że będzie miał syna. Ten syn z Hagar, który się urodził 13 lat wcześniej od tego wydarzenia, które czytaliśmy, od tego wydarzenia pustyni, może trochę wcześniej, to Abraham wziął sprawę jakby w swoje ręce. Ileż razy my mówimy, no muszę wziąć sprawy w swoje ręce, żeby coś się stało. A ja mówię tak, musimy być posłuszni Bogu. Musisz być posłuszny Słowu Bożemu. Zaufaj Bogu i Jego łasce, Jego mocy. Nie bój się o inne rzeczy. Jeśli będziesz posłuszny Bogu, zrobisz kroki wiary i posłuszeństwa, to Bóg udzieli ci łaski i błogosławieństwa. Możecie powiedzieć amen? To Bóg udzieli ci łaski i błogosławieństwa. Wiecie, czasami wpadamy w panikę, nie wiemy, co robić, a Pismo mówi o pewnych rzeczach jasno i wyraźnie. Nie rób tego, nie rób tego. Mówimy, no ale przecież jak? Lepiej jest słuchać Boga, który jest wierny, który jest dobry, który myśli o mnie. I wtedy Bóg doskonale wiedział, co jest w sercu Abrama. On to przeżywał. Ja nie mam potomka. Ja nie mam następcy. Ja nie mam dziecka. Ja nie mam z moją żoną, Sarą, dziecka. Wiecie, drogi Boże są inne niż nasze. Zupełnie inne. Czekać 25 lat i modlić się, Boże, daj nam dziecko. Ale Abraham czeka i w końcu Bóg do niego przychodzi za rok od tej chwili, kiedy będziesz miał 100 lat, urodzi ci się syn. Bo ja jestem El Shaddai. Ja jestem wszechmogący. Ja jestem w stanie uczynić to, co jest niemożliwe. I pamiętacie, Bóg mówi, czy jest cokolwiek niemożliwego u Boga? Czy jest coś, co mogłoby Bogu sprawić jakikolwiek problem? Oczywiście, że jest to pytanie retoryczne, ale ważne jest, żebym ja odpowiedział sobie w moim sercu i zobaczył, że nie ma rzeczy niemożliwych dla Boga. A później, kiedy czytamy dalej Słowo Boże, kiedy Mojżesz jest powoływany na pustyni, pamiętacie, to jest ten pierwszy raz, kiedy w Biblii oficjalnie jest objawione imię, najświętsze Boże imię, Jahwe. Wiecie, jeżeli imię El czy Elohim odnoszono do innych bóstw, to imię Jahwe odnosiło się tylko do jedynego prawdziwego Boga. Odnosiło się tylko do tego jedynego prawdziwego Boga. Dlatego Żydzi do dzisiaj, kiedy w tekście hebrajskim czytają mają wypowiedzieć imię Jahwe, wymawiają imię Adonai, Pan, bo to imię Jahwe jest tak święte, że nie chcą nawet wypowiadać je swoimi ustami. Dlatego wiecie, ja irytuję się, kiedy ludzie mówią na temat i tak sobie lekko mówią, no to tam są świadkowie i wiecie, dodają. To powiedz, świadkowie wszyscy wiedzą. Ale imię Pana Jahwe jest najświętsze. Nie można go sobie tak wypowiadać. Wiecie, że imię Jezus też jest święte. Ono zostało wywyższone ponad wszystkie inne imiona. A zwróćcie uwagę, co ludzie robią z imieniem Jezus. A wiecie, że w imieniu Jezus jest imię Jahwe, bo imię Jezus znaczy Jahwe, który zbawia. Albo Jahwe jest zbawienie. A ludzie klną, przeklinają i za chwilę mówią imię Jezus. Przeklinają i mówią imię Jezus. Jakby nie zdają sobie sprawy, że robią ogromne bluźnierstwo. Robią coś strasznego przed Bogiem. Coś, za co kiedyś muszą zdać sprawę. Dlatego, że Bóg już w przykazaniach powiedział, nie będziesz nadużywał imienia Pana Boga Twego. Nie będziesz sobie tak szafował, lekko wypowiadał imienia Boga. A dzisiaj to, co się dzieje od małego dziecka, dosłownie od kilkuletniego dziecka, bo rodzice tak mówią, po starego człowieka jest przekleństwo i jest imię Jezus wypowiadane.
To imię, które przez Boga Ojca zostało wywyższone, jak mówi Paweł, ponad wszelkie imiona. Aby każdy, kto wzywa tego imienia, nie z przekleństwem, ale kto wzywa tego imienia, aby mógł dostąpić łaski i przebaczenia. Moi drodzy, człowiek dzisiaj w wyniku tego, co się dzieje wokół nas, wiecie, przyzwyczaił się do pewnych rzeczy. Wydaje mu się, że to jest nic. Wiecie, że dzisiaj już mówi się, a to nie jest żadne przekleństwo, tak sobie po prostu ludzie ustalili już. A w oczach Bożych jest to coś ohydnego, coś strasznego. Wiecie, to tak by ktoś twoje imię brał i co chwila wypowiadał przy różnych okazjach. I drwił, i śmiał się, i przeklinał, i wypowiadał twoje imię. I wypowiadał twoje imię. Jak byś się czuł? Jak byśmy się czuli? Tak więc on objawia swoje imię, które jest godne wszelkiej czci i chwały. Dlatego psalmista mówi wielokrotnie, będę opiewał, będę wywyższał, będę błogosławił imię mojego Boga. On jest Bogiem, jedynym i prawdziwym. I tam na pustyni Bóg objawił, popatrzcie, nawet Mojżesz nie mógł mieć ubranych butów przed obliczem Boga. Zdejm obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest święta. Tam była Boża obecność i Bóg mu powiedział, zdejmij obuwie. A wiecie, kto zdejmował obuwie przed swoim Panem? Zawsze niewolnik, sługa. Zdejmij obuwie. Zdejmij obuwie. I teraz co mam powiedzieć ludowi izraelskiemu, który woła do Boga o pomoc? Co mam powiedzieć? Powiedz im, jestem mnie do was posyła. Jestem, bo imię Jahwe znaczy jestem, który jestem, będę, który będę. Co to znaczy? Kto to jest? Jestem. To oznacza jego wieczność, oznacza jego niezmienność, oznacza jego świętość, oznacza, że on jest poza tym wszystkim, co stworzył. On jest. Zawsze był. To my zostaliśmy stworzeni. Mówiłem w czwartek, że nie wiadomo, kiedy aniołowie przed nami musieli zostać stworzeni. Może jeszcze wtedy ziemia nie była, kiedy zostali stworzeni. W każdym razie kiedyś, w jakimś czasie przed nami, wszystko inne zostało stworzone łącznie z aniołami i z ziemią i z całym kosmosem i z całą ludzkością. Ale Bóg, on jest. Jestem mnie posyła. I to imię Jahwe łączy się z odkupieniem, z wybawieniem człowieka. Bóg objawia go, aby człowiek wiedział, że on przychodzi, aby ratować człowieka w odpowiedzi na jego wołanie, na jego modlitwę. Bo Izrael, uciemiężony pracą w Egipcie, wołał do Boga o pomoc, o ratunek. I w końcu Biblia mówi, usłyszał Bóg. I posłał, wybrał Mojżesza i posłał Mojżesza, aby tam poszedł. I popatrzcie, kolejne imię związane z Jahwe, czyli te imiona zbawcze. Zawsze, kiedy jest Jahwe, jest to imię zbawcze w połączeniu z czymś. Kiedy Izraelici przechodzą na drugą stronę już Morza Czerwonego, są wyprowadzeni, uratowani, tam Pan objawia swoje imię, Jahwe Rafa, Pan Twój lekarz, ten, który Cię leczy. Bo kiedy przyszli nad wodę, okazała się gorzka i nie byli w stanie jej pić. I wtedy Bóg mówi do Mojżesza, weź kawałek drewna, wrzuć go do tej wody i woda stała się słodka. Wiecie, że ten kawałek drewna jest symbolem krzyża, krzyża Chrystusa. Kiedy twoje życie i moje jest pełne gorzkości z powodu grzechu i nieprawości, oto kiedy popatrzysz na krzyż Chrystusa, na Jezusa ukrzyżowanego, przyjdziesz do Niego i oddasz Mu całe swoje życie, to ta cała gorzkość, to wszystko, co jest niedobre w nas, zostanie usunięte przez moc krzyża, przez Chrystusa ukrzyżowanego. I Pan tam uzdrowił te wody i powiedział tak, ja Pan jestem Twoim lekarzem. Jakąkolwiek chorobą dotknąłem Egipt, nie dotknę Ciebie, jeżeli będziesz wiernie postępował według moich przykazań. A więc mam Boga, który mnie ratuje. Mam Boga, który mnie leczy. Mam Boga Wszechmogącego, dla którego nie ma żadnych rzeczy niemożliwych, który postanowił jako El Shaddai być źródłem wszelkiego błogosławieństwa dla mojego życia. Takim jest nasz Bóg. A później dalej czytamy, wiecie, i tych imion jest sporo, ja jeszcze wspomnę może kilka. Jahwe Shalom, Pan jest pokojem.
Pan jest pokojem. I to objawia znowu Pan to imię w sytuacji, w Księdze Sędziów 6,24, w sytuacji, kiedy ludzie toczą wojnę, kiedy jest wojna, naród izraelski jest uciemiężony z powodu Midianitów. Ich ziemia jest pustoszona i wołają o pomoc i Pan tam objawia imię Pan jest pokojem naszym. On jest tym, który jest w stanie wprowadzić prawdziwy pokój do serca człowieka. Albo jak pisze Dawid, Pan jest moim pasterzem, Jahwe Roi. Pan jest moim pasterzem i prowadzi mnie gdzie? Nad wody spokojne, na pasze zielone. A kiedy nawet będę szedł doliną cienia śmierci, On tam jest. Laska i kij Jego pocieszają mnie. I On mówi, i On zastawia przede mną w obfitości stół wobec moich nieprzyjaciół. On wylewa olej namaszczenia na moją głowę. Pan jest moim pasterzem. Pomyśl przez chwilę. Bo przecież nie głosimy tego i Biblia nie mówi nam o tym tylko po to, żebyśmy wiedzieli, że On takim jest. Ale żebyśmy wiedząc, że takim jest, nabrali ufności w sercach, odwagi w sercach, aby wołać do Niego, aby przyszedł nam z pomocą, aby nas ratował, aby dał nam swoje uzdrowienie, aby dał nam pokój do naszych serc, abyśmy widzieli, że nas przeprowadza jak pasterz przez różne niebezpieczeństwa. Ale zwróćcie uwagę, On jest objawiony. Ale nie działa on tak, on czeka, że ty i ja zaprosimy go do naszej sytuacji, zawołamy go, powiemy mu przyjdź, przyjdź i pomóż. I może jeszcze jedno imię, to jest na koniec już Księgi Ezechiela 48-35, kiedy Izrael doświadczał sądu Bożego, świątynia była zburzona. Kiedy chwała Boża odeszła od świątyni w Jerozolimie, kiedy lud i Judejczycy zostali uprowadzeni do Babilonu, wtedy Bóg przez proroka Ezechiela mówi o nowej odbudowanej świątyni. I tam powiedział, ja tam na nowo zamieszkam. Pan tam mieszka. Co mi to mówi, Jahwe Szama, Pan tam mieszka? Mówi mi o tym, że Bóg cały czas pragnie być ze swoim ludem. Z tobą i ze mną. Chce być pośród nas. Wiecie, Bóg ma jakieś dziwne upodobanie, mówi, zamieszkam pośród nich, będę się przechadzał pośród nich. Takich zwykłych ludzi jak ty i ja, których On odkupił, On oddzielił od tego świata, od grzechu, uświęcił przez swoją obecność, mówi, a teraz ja przebywam i chcę przebywać razem z wami. Wiecie, niesamowicie mi się podobało, że w objawieniu Jana, bodajże w 14 rozdziale, wierszu pierwszym, tam jest napisane, a imię Baranka i Ojca będzie wypisane na ich czołach. Wiecie, co to będzie za chwała, kiedy imię Baranka, imię Ojca będzie wypisane na czołach ludu Bożego. Może to dotyczy tam Izraela, bo akurat ten fragment tam poświęcony jest Izraelowi, ale myślę, że to jest niesamowite, że jesteśmy pod Jego imieniem. Jego imię. Antychryst będzie wydawał na czoło czy na prawą rękę swoje znamie i swoje imię przeciwnika Chrystusa, bezbożności, tych, którzy pójdą za bezbożnością. Ale Bóg pieczętuje swoich. Wiecie, że każdy z nas, który narodził się na nowo, jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Na dzień, tak jest napisane, zapieczętowani na dzień odkupienia. To jest, wiecie, takie typowe, jak to weźmy, załóżmy, że jest ścięte drzewo, ma być transportowane rzeką, to każdy właściciel dawał taki stempel, pieczęć na ten pień, który by się mówi, to jest moje. Dawał taką i tam gdzieś na dole, gdzie to spływało, jak później zbierali te pnie, to każdy odkładał. Tu jest taka pieczęć, taka, oddzielano to. Bóg daje pieczęć Ducha Świętego każdemu swojemu dziecku. I kiedy przyjdzie czas, kiedy wszystko się zakończy, pamiętacie, jest nawet napisane, że kiedy zabrzmi trąba i przyjdą aniołowie i zbiorą wszystkich w Królestwie Bożym, to oddzielą ziarna od plew z Królestwa Bożego. I tych, którzy mają pieczęć, to są Jego. To są Jego. Zapieczętowani. A więc Pan chce mieszkać. A więc wiecie, kiedy tak czytam o tych Bożych imionach, to możemy powiedzieć, że wszystkie te imiona opisane w Starym Testamencie, w Nowym Przymierzu, w Nowym Testamencie odnoszą się do tej jednej osoby, do tego jednego imienia, jakim jest Jezus Chrystus.
Dlatego jest napisane w liście do Filipian, 2 rozdziale od 5 do 11 o Chrystusie. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Słuchajcie, imię Pan należało tylko do Boga. I gdyby Jezus nie był Bogiem, nie wolno by go było tak nazywać. Ale On jest Bogiem. To świadczy o Jego boskości. Cały ten fragment mówi o tym, że był w postaci Bożej, był równy Bogu, stał się człowiekiem ze względu na nas, dokonał odkupienia na krzyżu Golgoty dla nas. I teraz to imię Jezus, Syna, imię Jezusa Chrystusa zostało przez Boga Ojca wyniesione ponad wszelkie imiona, aby człowiek wiedział, w kim jest jego ratunek i zbawienie. Aby wiedział, do kogo przyjść po przebaczenie grzechów, do kogo przyjść po uzdrowienie, do kogo przyjść po pomoc, do kogo przyjść po pokój. Pamiętacie, Jezus powiedział, pokój mój daję wam. Jezus mówi, ja wam daję mój pokój. A pokój pochodzi jedynie od Boga. Ja wam daję mój pokój. Dlatego jest w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, imienia Jezus, będzie zbawiony, będzie uratowany, będzie mu pomożone. Pytanie jest teraz, czy doświadczyłeś mocy tego imienia? Będę chwalił imię Twoje pośród zgromadzenia. Moi drodzy, kiedy zgromadzamy się razem, jest czas, aby Kościół w modlitwach, ale też w świadectwie mówił, kim dla Ciebie jest Jezus. Będę ogłaszał, będę chwalił, będę mówił. Bóg mnie uzdrowił, Bóg mnie pocieszył, Bóg mnie posilił. Będę mówił o Jego imieniu. Bo kiedy wołałem, ocal moją duszę, On przyszedł i odpowiedział. Moi drodzy, nie bójmy się tego i bądźmy chętnymi, aby mówić, aby dzielić się, aby ogłaszać tą wielkość i dobroć naszego Pana, naszego Zbawiciela. Teraz jest czas, abyśmy mogli do Niego przychodzić. Teraz jest czas, abyśmy mogli wzywać imienia Pana. I bez względu na to, co przeżywamy, może dzisiaj potrzebujesz Jego przebaczenia, przemiany swojego życia, ale nie doświadczysz przemiany, jeśli nie widzisz, jak bardzo jesteś grzeszny, zawiodłeś Boga. Czy jesteś gotów się do tego przyznać? A jeżeli tak, to Bóg obiecuje, mówi w swoim słowie, że chce okazać łaskę. Może potrzebujemy Jego uzdrowienia, dotknięcia. Ja usiadłem, bo rzeczywiście troszeczkę mam problem, sobie się będę stał i znowu będę stał i już mi zaczęło cierpnąć mi plecy, ale to nie jest choroba na śmierć. Natomiast Bóg jest rzeczywiście Bogiem, który leczy, Bogiem, który nas podnosi. Czy jesteś tym, który chce wzywać Go jako swojego lekarza? Bez względu na to, czy to jest pierwszy, czy dziesiąty raz, przychodźmy do Pana. Czy potrzebujesz Jego rady, Jego posilenia jako dobrego pasterza? Więc wzywaj Jego imienia. Słuchajcie, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, ten będzie uratowany. To słowo zbawić, ocalić, sozo greckie, ono oznacza nie tylko wybawić od mocy grzechu, ale ono oznacza też uzdrowić, podnieść, dać siłę. To znaczy to słowo. A więc chcemy teraz powstać, moi drodzy, aby wzywać imienia Pana. Jakakolwiek by to była potrzeba, jakakolwiek by to była sytuacja, chciejmy wzywać imienia Pana dla swojego życia. Tam, gdzie stoisz, chciej otworzyć swoje serce. Jeżeli powiesz, Panie, potrzebuję więcej Cię poznać, mów do mego serca, otwórz swoje usta i choćby po cichu mów. Potrzebujesz Jego uzdrowienia, otwórz swoje usta i po cichu mów. Potrzebujesz wybawienia Boga ze sytuacji, w której jesteś, choćby prostą modlitwę po cichu wypowiedz, Panie, pomóż mi, Panie, ratuj mnie, wybaw mnie. Moi drodzy, Bóg objawił siebie, Bóg objawił swoje imię nie po to tylko, żeby ono było, ale aby mieć z nami relację i stać się dla nas źródłem zbawienia, uzdrowienia i błogosławieństwa. Chciejmy się modlić. Tam, gdzie stoisz, módl się do Boga.
otwórz swoje usta i mów do Niego, On jest tutaj, On słyszy nas, On zna Ciebie, zna mnie, On wszystko wie. Wszechmogący Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty jesteś niezmiennym Bogiem, wiernym Bogiem, dobrym Bogiem. Tak dziękuję Ci, że Ty objawiłeś się człowiekowi, objawiłeś się nam. Dziękuję Ci, Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa, który oddał życie za mnie i za każdego z nas. Dziękujemy Ci, Boże, że Ty jesteś naszym lekarzem, że jest napisane, że Pan jest pomocnikiem moim. Dziękuję Ci, że jesteś pomocnikiem w różnych sytuacjach. Wspierasz nas i pomagasz nam, Panie, w największych trudnościach. Chwała Ci za to, że Ty jesteś wierny, bo wielkie jest Twoje imię i godne czci jest Twoje imię, Boże, które teraz jako Twój lud, jako Twój Kościół wywyższamy i błogosławimy. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Święty. Chwała Ci, Najwyższy. Halleluja.